Frauen, die kommen. Hallo und willkommen. Ich freue mich jetzt, euch im Namen von Kritika Polityczna begrüßen zu dürfen. Und zwar, wir haben euch heute zum letzten Film, dritten Film im Rahmen vom Projekt Polnischer Frühling eingeladen. Das heißt, Jesteś Bogiem oder Du bist Gott. Der Film wird mit deutschen Untertiteln gezeigt. Das Projekt Polnischer Frühling dauert schon seit mehreren Wochen, seit über einem Monat. In seinem Rahmen haben wir mehrere Workshops, Diskussionen durchgeführt und auch schon zwei Filme gezeigt. Also dieser heute ist, wie gesagt, der dritte Film. Und alle Veranstaltungen im Rahmen von diesem Projekt beschäftigen sich mit dem Thema polnische Wende, aber polnische Wende aus einer sehr speziellen Perspektive, und zwar aus der Perspektive der Ausgrenzung, der sozialen Exklusion. Und in der heutigen Welt findet die Exklusion vor allem aufgrund von drei Kategorien statt, und zwar die Klasse, Ethnizität und das Geschlecht. Und vor allem das Geschlecht und die Klasse steht bei uns im Zentrum des Interesses. Wir haben schon früher als ersten Film der Frauentag gezeigt, der sich sehr stark mit der Erfahrung der Weiblichkeit heutzutage in Polen beschäftigt hat. Und jetzt zeigen wir, wie gesagt, Jesteś Bogiem, also Du bist Gott. Und der Film hat auch sehr viel damit zu tun. Das Thema soziale Exklusion, soziale Ausgrenzung ist uns sehr wichtig, und zwar sowohl für Kritiker politischer in Polen als auch hier in Deutschland. Im Fall von diesem Film gibt es noch ein anderes sehr wichtiges Thema, und zwar das Thema der Kultur, der Kunst, der Musik Subversion, also das subversive Potenzial der Musik und der Kunst. Und darüber möchten wir uns kurz mit meinen Gästen unterhalten. Mikołaj Lizut ist ein polnischer Politik- und Kulturjournalist. Er ist Redakteur von Radio Roxy und er beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema Musik. Und Kasia Regulska und Lena Rogowska, sie sind Mitgliederin des Vereines der Kulturpraktiker in Warschau, und sie haben an mehreren ganz interessanten Projekten gearbeitet mit Unterprivilegierten in Warschau und nicht nur in Warschau, und zwar in armen Bezirken in Warschau und mit Jugendlichen mit Problemen. Chciałbym nam pan powiedzieć parę słów na temat hip-hopu w Polsce. Kiedy się narodził i jaki jest? Ja, könnten Sie uns etwas zum Hip-Hop in Polen sagen? Wann hat man zum ersten Mal in Polen über Hip-Hop gehört? Wie wurde er geboren? Hip-Hop w Polsce narodził się już tuż po polskiej transformacji, czyli po 89 roku. Przed tym przełomem 89 praktycznie takiego zjawiska w Polsce nie było. Er wurde eigentlich nach der polnischen Transformation nach 89 geboren. Davor, vor der Wende, gab es dieses Phänomen noch nicht. I na to zjawisko złożyło się kilka ciekawych rzeczy. Mianowicie taką muzyką generacji lat 80. był w Polsce punk rock, bardzo zrewoltowany, z ogromną siłą, z ogromnym przekazem i z ogromną ekspresją. Die Grundlage eigentlich für Hip-Hop in Polen bildete der Punkrock, der wirklich auch eine sehr starke Botschaft mit sich trug. Te narodziny punkrocka, które w Polsce nieco się opóźniły w stosunku do tego, co Państwo tutaj mieliście w Niemczech, ale także w Wielkiej Brytanii i w ogóle w całej Europie Zachodniej. On po prostu wybuchł z nieprawdopodobną siłą, a wynikało to, jak przypuszczam, z dwóch przyczyn. Po pierwsze,
system, tak? Czy tak jak mówią Rastafarianie, Babilon, był w Polsce czymś strasznie wymiernym, czymś bardzo namacalnym i czymś, co widzieliśmy na co dzień w postaci po prostu systemu totalitarnego. Ja, der Punkrock brach in Polen mit Verspätung aus im Vergleich zu der westlichen Welt, also zu Deutschland oder zu Großbritannien. Aber war vielleicht noch umso härter und stärker, weil es eine Reaktion auf die Realität im damaligen Polen gewesen ist. Also vor allem auf das System, auf das sogenannte Babylon, wie die Rastafarianer sagen. No a druga przyczyna była, jak sądzę, czysto artystyczna. To znaczy jeszcze powiedzmy pod koniec lat 70. muzyk to był ktoś, kto po prostu potrafił grać. Był wirtuozem instrumentu, potrafił na tym gryfie stworzyć mgłę, grać tak szybko, że po prostu zadziwiał świat. Punk rock był rewolucyjny w tym sensie, że każdy w zasadzie, kto miał coś do powiedzenia, a wręcz do wykrzyczenia, mógł wziąć gitarę i to zrobić. Die zweite Ursache oder die zweite Grundlage für die Herausbildung des Punkrocks oder Entwicklung des Punkrocks in Polen war eben auch die Kunst, die künstlerische Ursache. Weil die Musiker natürlich, also wenn jemand ein Instrument in die Hand genommen hat, dann musste er beweisen und dann konnte er auch beweisen, dass er wirklich mit dem Instrument umgehen kann. Und er konnte auch etwas erschaffen. Er konnte wirklich auch seine Botschaft wunderbar übermitteln. Und diese Botschaft war ja sehr stark. Er konnte auch einiges herausschreien, was in ihm vorging. To porównanie hip-hopu do punk-rocka nasuwa mi się właśnie przede wszystkim z tej przyczyny. To znaczy zarówno punk-rock, jak i hip-hop, ten, który się narodził na początku lat 90. Charakteryzowały się tym, że muzykiem nie trzeba było być z wykształcenia, żeby zajmować się tą dziedziną. To znaczy każdy w domu mógł przy pomocy zwykłego komputera stworzyć własne studio nagraniowe, samplować dźwięki i tworzyć sztukę. Und da sehe ich ja zwischen Hip-Hop und dem Punkrock doch sehr große Parallelen. Denn beim Punkrock musste man eigentlich auch eher kein ausgebildeter Musiker sein. Man musste einfach nur das Instrument spielen und dieses Können unter Beweis stellen. Aber jeder konnte einfach spielen. Dieses Professionelle wurde nicht verlangt. Und da konnte im Prinzip jeder auch Künstler sein. Genauso war es auch mit dem Hip-Hop, auch eben zu Hause in dem kleinen Studio mit Hilfe des Computers die Musik gemacht werden konnte, mit der man auch mit der Welt kommunizieren wollte. Also man konnte eben eigene Musik machen, man konnte es ganz einfach, ohne auf andere groß angewiesen zu sein. Man machte einfach eigenes Musik-Sampling. Ale te lata 90. w Polsce były no bardzo ciekawe, a jednocześnie też przerażające dla mojej generacji. Otóż po tym przełomie w 89 roku nagle w Polsce pojawiła się konsumpcja, której wcześniej przez 40 lat w tym kraju nie było. No i wszyscy ci, którzy w latach 80 zajmowali się muzyką, sztuką, byli poetami, pisarzami, zostali po prostu copywriterami w agencjach reklamowych, co jest przerażające. I jedyną właściwie taką oddolną, niezwykle prężną, niezwykle twórczą i niezwykle zbuntowaną dziedziną w muzyce okazał się hip-hop. Das, was in Polen nach der Wende zum Vorschein kam, hat mich wirklich auch
überrascht oder sogar schockiert, denn das gab es ja die 40 Jahre davor gar nicht. Diesen neuen Ausbruch der neuen Wirklichkeit, der neuen Realität. Denn plötzlich all die Leute, die früher eben Künstler, Musiker, Dichter gewesen sind, die wurden plötzlich zu den Copywritern bei den großen oder kleineren Werbefilmen. Und plötzlich zählte in Polen Kunst, Dichtung, Musik nicht mehr oder nicht mehr so viel. Plötzlich war ja der Konsum angesagt. Innymi słowy, w miejsce muru pojawił się jarmark. I to jest takie dosyć charakterystyczne zjawisko dla początku lat 90. Każdy, kto miał odrobinę talentu i aspiracji, był po prostu niezwykle głodny konsumpcji, zarabiania, pieniędzy, dobrego życia. Więc no, bardzo chętnie przystawał na ten świat, który się pojawił. Und die einzigen, die eigentlich noch authentisch gewesen sind, das waren eben die Hip-Hop-Musiker. Das war so eine Art Aufruhr gegen diese neue Welt, gegen den Konsum. Und alle anderen, da kann man sagen, an Stelle der Mauer kam ja der Markt. Und auf dem Markt tummelten sich die Leute, die früher etwas anderes von Musik oder von Kunst verstanden haben. Jeder versuchte schnell irgendwie Geld zu machen und das zählte plötzlich in den 90ern. Ten świat, który Państwo zobaczycie w tym filmie Jesteś Bogiem, jest dosyć charakterystyczny. To znaczy on opowiada o tych wszystkich, którzy albo z wyboru nie chcieli, albo nie mogli jakoś załapać się na tę koniunkturę, na bycie niewolnikiem, że tak powiem, popytu i podaży. Na tych, dla których ten rodzący się świat wszechogarniającej konsumpcji w Polsce nie miał żadnej oferty. Nie proponował im właśnie pracy w wielkich korporacjach, nie proponował im pracy w agencjach reklamowych. No i oni w sumie, nie mając żadnej oferty, spędzali całe dnie pod własnym blokiem, na własnym osiedlu, tworząc hip-hop. Der Film zeigt sehr gut die damalige Realität und die Leute, die einfach mit der neuen Welt nicht klar gekommen sind. Diejenigen, die keinen Weg vor sich gesehen haben, keine Zukunft für sich gesehen haben, sie waren vielleicht nicht clever genug und, oder sind eben nicht rechtzeitig auf diesen Konsumzug raufgesprungen und sind eben an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Sie versuchten dann eben so in ihren Nischen zu leben und es ist wirklich sehr deutlich zu sehen, wie konsumgeprägt die damalige Welt gewesen ist in Polen. Sicher gab es viele, die haben versucht, bei großen oder kleineren Werbeagenturen, Werbefirmen, großen internationalen Firmen unterzukommen, aber es ist doch nicht jedem gelungen oder nicht jeder wollte auch seinen Lebensstil annehmen. Charakterystyczne jest też to, że ci wszyscy, zarówno na tej scenie hip-hopowej, ale też w muzyce, w Polsce w ogóle, trafiali natychmiast w ręce różnego typu cwaniaków. Warto podkreślić, że początek lat 90., czy w ogóle lata 90. w Polsce, to jest okres kompletnego bezchołowia, jeśli chodzi o tak zwany przemysł muzyczny, czy szerzej to ujmując, przemysł artystyczny. W Polsce pojawiają się tak zwani majorsi, czyli wielkie koncerny światowe. Jednocześnie kwitnie piractwo. Dochodzi do kompletnej paranoi, to znaczy są w Polsce zespoły, które potrafią sprzedać milion płyt i w dalszym ciągu są dłużnikami swojego wydawcy. Interessant war auch die Entwicklung der Musikwelt oder des Musikmarktes nach der Transformation in Polen. Da herrschte ein totales Chaos.
langsam sind auf dem Markt auch große Musikkonzerne erschienen. Aber das Chaos war so groß, dass es sogar Bands gab, die in der Lage waren, eine Million Schallplatten herauszugeben und trotzdem immer noch Schulden hatten. Und Musiker, die ziemlich unerfahren in dieser Welt gewesen sind, wurden oft von irgendwelchen zufälligen Leuten einfach ausgenutzt und ausgetrickst und wurden einfach nicht ernst genommen, sondern man hat sich deren einfach nur bedient. Czyli, no reasumując, lata 90. w Polsce wyglądają tak. Ci wszyscy dawni rewolucjoniści, którzy tworzyli tak zwaną scenę niezależną w Polsce w latach 80. albo zachłystują się konsumpcją, to znaczy tworzą takie mainstreamowe zespoły, mainstreamowe kapele, które szybko podbijają rynek, typu zespół Tilaf, zespół Kult. Ci z Państwa, którzy są z Polski, znają sprawę. No a z drugiej strony właśnie wielkie wytwórnie fonograficzne próbują stworzyć taki kompletnie wymyślony, wyprodukowany rynek mainstreamowy, rynek piosenek. Zupełnie nieprawdziwy, zupełnie, jakby to powiedzieć, wymyślony z zabiórka i próbują to wszystko sprzedawać. A jednocześnie też zaczynają widzieć ogromny potencjał w tym, co się tworzy w tych wielkich blokowiskach, czyli w hip-hopie. Zaczynają na tym kłaść swoją rękę, próbować to sprzedawać. Interessant ist, wenn man die ganze Entwicklung in dieser polnischen Musikwelt beobachtet. Einerseits gab es ja immer noch die großen Bands, die in den 80ern hochgekommen sind, gefeiert wurden, so wie Kult oder Tilaf. Die versuchen natürlich mit dem neuen Mainstream mitzugehen und produzieren Musik, die sich auch gut verkaufen lässt, die einfach leichter ist. Also diese Bands sind ja praktisch auch konsumorientiert. Auf der anderen Seite gibt es ja die großen Musikkonzerne, die einfach Musik produzieren, Lieder bestellen, Massenlieder, von denen man auch sehr gut profitieren kann, die sich gut verkaufen lassen. Und plötzlich erkennen sie oder entdecken für sich auch diese Nischen in den großen Wohnblocks, Wohnsilos, eben Musik, die von den Hip-Hop-Leuten gemacht wird. I tak mniej więcej wygląda ta opowieść. Nie wiem, czy czymś jeszcze mógłbym doprecyzować to, ale no tak mniej więcej kształtują się realia, które są, znaczy ten kontekst, który jest ważny do pełnej percepcji tego filmu. To znaczy warto to wiedzieć, żeby ten naprawdę fajny film w pełni zrozumieć jakby w polskim kontekście. Ja, so sieht in natürlich in großen Umrissen die Situation in den 90ern in Polen aus. Und ich denke, dieser historische schon heutzutage Kontext ist sehr wichtig, damit der Film, der heute präsentiert wird, verstanden werden kann. Czy powiedziałbyś w takim razie, że hip-hop to taki głos polskich wykluczonych? I dlaczego ta muzyka była tak ważna? Würdest du denn sagen, dass Hip-Hop eine Art Musik von den polnischen Ausgegrenzten ist? Und wenn ja, warum war es so? No oczywiście takie stwierdzenie, że to jest głos polskich wykluczonych, jest mocno generalizujące, a no i jak każda generalizacja jest tylko półprawdą. Ale w jakimś sensie tak. To znaczy hip-hop polski to jest głos czegoś, co socjologowie czy dziennikarze w latach 90. określali jako blokersi, czyli
taka młodzież z wielkich miast, z wielkich blokowisk, która no, dla której nie było specjalnie oferty w tym tuż po polskiej transformacji. Wenn man es sofort mit Ja diese Frage beantwortet, wäre es natürlich eine große Verallgemeinerung oder nur die halbe Wahrheit. Aber im Prinzip muss man das schon bejahen. Es war eine Art Stimme der polnischen Ausgegrenzten, der sogenannten Blockers. Das bedeutet, der jungen Menschen, die in großen Städten, in großen Wohnsiedlungen gewohnt haben. Ale to nie jest muzyka, która wzywa do buntu, prawda? Raczej opisująca doświadczenia pewnej grupy społecznej. Powiedziałby pan, że oni się z tym godzą? Czy to jest jednak muzyka rewolucyjna? Aber könnte man sagen, dass es Musik des Aufruhrs ist, dass sie eine Art Widerstand betrieben haben gegen die damalige Welt? Ja myślę, że to jest właśnie ta ciekawa i chyba główna różnica pomiędzy tą generacją o 10 lat starszą od tego początkowego polskiego hip-hopu. Mam na myśli właśnie tę generację punk-rockową. Punk-rock rzeczywiście w Polsce był w jakimś sensie muzyką rewolucyjną, gdzie ten przekaz wzywał do obalania, palenia, do wyzwolenia się z opresji. Natomiast hip-hop w samej swojej konstrukcji jest w pewnym sensie opisem, to znaczy jest jakimś rodzajem takiego zwierciadła, które przechadza się po ulicach w danym czasie, w danym momencie. Ej. Ich würde nicht sagen, dass Hip-Hop die Musik des Widerstands war. Das würde ich eher beziehen auf den alten Hip-Hop, also auf den polnischen Punk-Rock, auf die 80er Jahre, wo es wirklich darum ging, das laut herauszuschreien, die Leute dazu zu ermuntern, dass sie sich widersetzen gegen das System, dass sie alles um sich kaputt machen, vernichten, zerstören, damit eine neue Welt entsteht. Aber der Hip-Hop nach der Wende in den 90er war eine Art der Beschreibung der Realität. Ich würde sagen, es war eine Art Spiegel, in dem man eben die Realität betrachten konnte, die man um sich hatte. Lena i Kasia, teraz pytanie do was. Jaką rolę odgrywa Hip-Hop i w ogóle muzyka w waszych projektach? Czy mogłybyście pokrótce opisać, czym się zajmujecie i rolę muzyki w tych projektach? Lena und Kasia, ich würde jetzt gerne die Frage an euch richten. Welche Rolle spielt der Hip-Hop in eurer Arbeit? Wie setzt ihr eben die Hip-Hop-Musik ein in euren Projekten? Okay. No to my do Hip-Hopu przyszłyśmy z takiej zupełnie dziwnej strony. Bo jak tylko zaczęłyśmy pracę, jesteśmy animatorkami kultury i działamy w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury w Warszawie, a ostatnio też w innych miejscowościach w Polsce. I używamy kultury do tego, żeby zmieniać różne sytuacje, które nam się nie podobają. Ja, wir arbeiten in dem Verein der Kulturpraktiker und wir sind Kulturanimateurinnen und versuchen die Kultur für unterschiedliche Projekte einzusetzen. Wir arbeiten in Warschau, aber jetzt haben wir unsere Projekte auch auf andere Städte ausgeweitet. I tak, bo to długo, czyli tak krótko opowiem o naszej drodze do hip-hopu. Natürlich, man könnte ziemlich viel davon erzählen, aber ich versuche mich kurz zu fassen und unseren Weg zum Hip-Hop zu schildern. Kilka lat temu trafiłyśmy do Zakładu Poprawczego dla Dziewcząt w Warszawie, w Falenicy. Vor ein paar Jahren kamen wir in sogenannte Besserungsanstalt, die gibt es ja nämlich noch in Polen. Das war in einer kleinen Stadt bei Warschau, in Falenica. Trafiłyśmy tam jako instruktorki, nie wychowanki.
Und wir kamen dort eben nicht als sogenannte gefallene Mädchen. Es war nämlich eine Besserungsanstalt für junge Mädchen, sondern wir kamen eben als sogenannte Instrukteurinnen für Kultur. I to był taki czas, kiedy uczyłyśmy się śpiewać tradycyjne pieśni polskie. Das war die Zeit, wo wir angefangen haben, alte polnische Lieder zu erlernen. To są takie bardzo specyficzne pieśni, śpiewane jednogłosowo. Jak ktoś to usłyszy po raz pierwszy, to się wydaje strasznie brzydkie. Es sind sehr spezielle Lieder, die nur mit einer Stimme gesungen werden. Und wenn man sie zum ersten Mal hört, klingt das doch nicht besonders schön. Ale to, co nas urzekło w tych pieśniach, to ich, to ich teksty. Was, wovon wir aber berührt wurden in diesen Liedern, das waren die Texte. Ponieważ to są, to są pieśni, które często były tworzone przez jakieś osoby odsuwane na margines, wyrzucane ze społeczności. Das waren Lieder, die von Personen getextet wurden, die irgendwie an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. My tam oczywiście szukałyśmy takich tekstów. Szukałyśmy tekstów kobiecych, tekstów, które jakoś korespondowałyby z sytuacją dziewczyn zamkniętych w zakładzie poprawczym. Wir haben natürlich nach solchen Texten gesucht und waren an Texten, die auch sich gut eignen würden für die jungen Frauen, die in der Besserungsanstalt saßen. I znalazłyśmy dużo piosenek o, o rodzicach, o matkach, które nie kochają swoich dzieci, które śpiewają do swoich dzieci. Dzieci moje, dzieci, mam ja was jak śmieci. Trochę piosenek znalazłyśmy o usuwaniu dzieci. Wir haben viele Lieder gefunden, vor allem die die Beziehung zwischen den Müttern und den Kindern betreffen haben. Die Texte lauteten zum Beispiel, dass die Mutter zu den Kindern singt, Kinder, meine Kinder, ihr seid wie Müll für mich. Oder es gab ja Texte, Liedertexte, die zum Beispiel auch die Abtreibungsfragen behandelt haben. I znalazłyśmy bardzo dużo takich smutnych piosenek opisujących to, że przyjechał Jasio, zrobił dziecko, pojechał Jasio, jestem sama i nie wiem, co mam robić. Wir haben ebenfalls sehr viele tragische Lieder gefunden, deren Texte folgendermaßen lauteten, mehr oder weniger. Da kam der Johann vorbei, kam zu Besuch, er hat ein Kind gemacht, dann war er weg und dann wusste die junge Frau nicht, was sie denn weiter mit sich anfangen sollte. I z jakiegoś powodu miałyśmy taki pomysł, że fajnie będzie te pieśni razem pośpiewać z dziewczynami z zakładu. Und dann kam uns der Gedanke, dass es ganz gut wäre, wenn wir die Gelegenheit hätten, da mit den jungen Frauen in der Anstalt diese Lieder zusammen zu singen. To znaczy, my wierzyłyśmy, że w tych pieśniach jest jakaś taka mądrość i że one są po to, żeby siedzieć razem i je śpiewać. I może się wtedy stworzy jakaś taka sytuacja solidarności między nami i wierzyłyśmy, że zadzieje się coś fajnego wtedy w grupie. Wir haben nämlich daran geglaubt, dass in den Texten, in den Liedern eine gewisse Klugheit festgehalten ist und dass es Sinn machen würde, sich zusammenzusetzen und diese Lieder eben zusammen zu singen. I spotkałyśmy się z dziewczynami. Tam były takie różne wymogi bezpieczeństwa. Wychowawcy nie do końca nam ufali, więc powiedzieli, że jeśli chcemy prowadzić tego typu zajęcia, to możemy, ale pod takim warunkiem, że wszystkie wychowanki zakładu poprawczego będą obecne na sali. Ich wtedy było 56 dziewczyn, plus na sali musieli być obecni również strażnicy i wychowawcy, czyli w sumie było, 60 uczestników i uczestniczek. Als wir mit unseren Projekten an dieser Besserungsanstalt uns gewandt haben, mit dem Vorschlag, das Projekt durchzuführen, hieß es, dass die Sicherheitsregeln ziemlich streng wären. Und zwar in der Anstalt gab es ja 56 junge Frauen und die Bedingung war, dass alle an dem Projekt teilnehmen müssen. Das bedeutete, dass im Raum 56 junge Frauen da waren, wir und natürlich auch die ganze Bewachung und Erzieher. Also die jungen Frauen durften nicht alleine mit uns gelassen werden. Das hieß, im Raum waren dann plötzlich 60 Leute. I usiedliśmy sobie tak razem w kole i my dziewczynom zaśpiewałyśmy jedną tradycyjną pieśń. Wir haben uns dann im Kreis auf den Boden gesetzt und dann haben wir das erste Lied vorgesungen.
Im się to oczywiście strasznie nie spodobało i były na nas bardzo złe, że przyjechałyśmy i teraz każemy im śpiewać brzydkie, wsiurskie pieśni, nie wiadomo po co. Den jungen Frauen hat das natürlich nicht gefallen. Die waren ziemlich stinkig, dass wir hergekommen sind und denen irgendwelche schrecklichen Lieder, Dorflieder vorsingen. Und sie wüssten nicht, wozu sie das auch singen sollten. Ale ponieważ projekt był napisany i dostałyśmy na niego dofinansowanie, to musiałyśmy ciągnąć tą sytuację i przyjeżdżałyśmy tam co tydzień i śpiewałyśmy dziewczynom różne tradycyjne pieśni i zachęcałyśmy je do śpiewania z nami. Ta sytuacja się rozwijała, ewoluowała, uzyskałyśmy większe zaufanie kadry zakładu i pozwolili nam pracować tylko z chętnymi dziewczynami. Wir kamen trotzdem wieder, und zwar weil das Projekt bewilligt wurde. Wir bekamen Finanzierung, das bedeutete, das Projekt musste ja weiterlaufen. Wir kamen somit jede Woche einmal und haben immer wieder neue Lieder vorgesungen. Und das haben wir auch so gemacht, bis wir mehr Vertrauen gewonnen haben, auch bei den Erziehern in der Anstalt. Und plötzlich hieß es, wir dürfen nur mit den Frauen arbeiten, die es wirklich auch freiwillig machen wollen. I po 5 miesiącach pracy było 12 dziewczyn, które nauczyły się śpiewać te pieśni. One dalej uważały, że te pieśni są brzydkie i głupie. Nach 5 Monaten hatten wir 12 Frauen, die es gelernt haben, diese Lieder zu singen, aber ihre Meinung haben sie ja trotz alledem immer noch nicht geändert. Sie fanden diese Lieder immer noch doof und schrecklich. Ale też zauważały, że podczas śpiewania tych pieśni pojawiają się różne emocje i pamiętam, że pod koniec tego projektu jedna dziewczyna do mnie podeszła i powiedziała, te pieśni są brzydkie, ale jak się je długo śpiewa, to zaczyna się płakać. Einmal kam, so gegen Ende des Projektes, eine Frau von den 12 zu mir und sagte, die Lieder wären schrecklich, aber sie hätte festgestellt, dass beim Singen, wenn man das immer wieder singt, dass man einfach anfängt zu weinen. Also das wurde für uns deutlich damit, dass diese Lieder in der Lage sind, auch Emotionen hervorzurufen. I na zakończenie tego projektu zorganizowałyśmy koncert. Koncert pod gołym niebem. Na tyłach zakładu poprawczego jest taki amfiteatr, coś na kształt amfiteatru, taka dziura w ziemi. I tam dziewczyny stały i śpiewały te pieśni. I zaprosiliśmy na koncert również różne osoby z zewnątrz, spoza zakładu. Udało nam się wynegocjować to, żeby osoby z zewnątrz również mogły wejść na ten koncert. I pamiętam, że jak dziewczyny dowiedziały się o tym, że mają być też osoby z zewnątrz, to powiedziały, ale po co wy tutaj zapraszacie osoby z zewnątrz? Przecież oni przyjadą i będą patrzyli na kurwy i na osoby, które kradną w sklepach. I my tego wcale nie chcemy, żeby oni przyjeżdżali i w taki sposób na nas patrzyli. I my się wtedy trochę wystraszyłyśmy, ale powiedziałyśmy, nie, te osoby nie przyjeżdżają po to, żeby patrzeć na was jak na osoby, które zrobiły coś złego, one przyjeżdżają, żeby posłuchać pieśni, bo wy się nauczyłyście je fantastycznie śpiewać. Das Projekt sollte mit einem Konzert enden. Und zwar in einer Art unter freiem Himmel. Hinter dem Gebäude dieser Besserungsanstalt gab es so eine Art Freilichttheater, also praktisch ein Loch in der Erde. Auf jeden Fall, das Konzert sollte gegeben werden und zu dem Konzert sollten auch Gäste von draußen eingeladen werden. Als die Frauen es erfahren haben, dass Leute von außen kommen, dann fragten sie uns, wozu habt ihr das gemacht? Wieso habt ihr Leute von draußen angefangen? Wer will ja schon Huren sehen und hören, die irgendwelche Lieder singen oder Frauen, die ständig irgendwelche Sachen klauen. Und dann haben wir gesagt, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass sie das Konzert geben und die Menschen interessiert das nicht. Die wollen einfach nur diese Lieder hören. I ludzie przyjechali, posłuchali tego koncertu i się popłakali też na widowni. To było bardzo dobre wydarzenie i dla nas, i dla dziewczyn.
I po tym koncercie spytała mnie, czy dalej chcą ze mną pracować. I one powiedziały, że tak, chcemy pracować, tylko nie chcemy już śpiewać tych brzydkich piosenek, chcemy robić hip-hop. Ja, das Konzert hat auf jeden Fall stattgefunden. Gäste von draußen haben geweint, die Frauen haben geweint. Und als ich gefragt habe, ob sie Lust hätten, weiterzumachen, dann haben sie gesagt, natürlich, unter einer Bedingung, dass sie ja diese Lieder nie wieder singen werden, sondern eben Hip-Hop machen dürfen. Co się działo później? Pracowałyście? Więcej wychowanych chciało z wami współpracować, kiedy zmieniłyście te brzydkie, okropne pieśni na piosenki hip-hopowe? Łatwiej już było, czy nadal było tak źle i trudno? Was ist dann passiert? Als ihr dann Hip-Hop-Lieder vorgeschlagen habt, haben sich mehr Frauen gemeldet? No nie, było już dużo więcej dziewczyn wtedy chętnych, jak pamiętam. Nie kłamie? Ty powiedziałabyś inaczej? A, Lena mówi, że mniej. Soweit ich mich erinnere, gab es mehr Frauen, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich es schon vergessen. Lena sagt nein, es waren genauso viele. Mieliśmy inną perspektywę. Ja, dann hatten wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Oder Perspektive. Ale to może, czekaj, to może powiesz, dlaczego z twojej perspektywy było ich mniej. A vielleicht sagst du doch, warum so aus deiner Perspektive es weniger gewesen waren. Okej, tylko to jest duży temat. Es ist aber ein sehr breites Thema. No bo to jest tak, że w Polsce rapują chłopaki, a nie dziewczyny. Denn in Polen ist es so, dass nur Jungs rappen und nicht die Mädels. I dziewczyny nie chciały rapować, przyszły na zajęcia, ale nie chciały tego robić. Przyszły trzy dziewczyny na zajęcia. Sie kamen zwar und es waren nur drei, aber sie wollten nicht rappen. No tak, ale opowiadajmy o tym, jak prowadziłyśmy te zajęcia. Aber vielleicht lass uns besser darüber reden, wie wir eben diesen Unterricht weitergemacht haben. Okay, no w każdym razie potem było ich dużo więcej. Ja, auf jeden Fall später kamen ja noch einige dazu und somit wurden viel mehr Frauen als am Anfang. Ale przede wszystkim my miałyśmy problem, ponieważ my nie byłyśmy raperkami. Wir hatten allerdings ein Problem plötzlich gehabt, denn wir waren beide keine Rapperinnen. To zastanawialiśmy się, jak mamy uczyć rapować dziewczyny, kiedy same do końca nie wiedziałyśmy, jak to robić. Und dann haben wir uns gefragt, wie sollen wir das den anderen beibringen, wenn wir das selbst nicht können. I zrobiłyśmy najpierw jeden projekt, to były adaptacje piosenek Hanki Jordanówny w wersjach hip-hopowych. Hanka Jordanka to była piosenkarka lat 20. w Polsce. Und zuerst haben wir ein Projekt gemacht und zwar haben wir ein bisschen die Lieder eines polnischen Liederstars aus den 20er Jahren ein bisschen, wir haben sie einfach umgearbeitet. Natomiast najciekawszą rzeczą, która w Polsce rzeczywiście jest i jest strasznie fajna, bardzo prężna, I myślę, że z ogromnym potencjałem na rozwój za granicą także, to jest muzyka alternatywna, gdzie w ogóle królują kobiety. Pojawiło się nawet takie zjawisko, które w radiu określamy jako Windy, czyli Women Independent. W polskiej muzyce alternatywnej są przede wszystkim kobiety, mężczyzn prawie nie ma. Es gibt aber ein anderes Phänomen, ein sehr interessantes Phänomen in Polen. Ich denke, das kann, hat gute Chancen, auch Karriere im Ausland zu machen. Und das ist zwar die sogenannte alternative Musik. Auf dieser Bühne gibt es sehr viele Frauen und es gibt mittlerweile so einen Begriff in der Radiowelt. Wind, das bedeutet Women Independent. Und ich denke, da gibt es sehr viel eben aus dieser Richtung zu hören. Und da sind ja Frauen.